Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Druga niedziela okresu wielkanocnego. Niedziela w oktawie narodzenia. Tak mi się powiedziało. Oczywiście niedziela w oktawie Wielkiej Nocy. I po raz kolejny psalm 118. Tym razem uderzają mnie słowa: dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Szczególnie te słowa wybrzmiewają w niedzielę, która jest także świętem miłosierdzia Bożego. Ta łaska Boża objawia się najpiękniej w darze odpuszczenia grzechów, w darze Bożego przebaczenia. Dar darmo dany, zupełnie niezasłużony. Bóg w tym momencie okazuje się być niesprawiedliwym, ponieważ daruje nawet najgorszym złoczyńcom. Daruje Tobie i daruje mnie nasze grzechy, nasze upadki i słabości. Przychodzi do nas i mówi: pokój Tobie, pokój Wam. Pokój Wam, którzy jesteście grzeszni, słabi. Nie zasłużyliśmy niczym na Bożą miłość. Nie zasłużyliśmy także niczym specjalnym na Jego miłosierdzie, a mimo to nam je okazuje. Czy może być aż tak niesprawiedliwy? Może. I dziękujmy Mu za tę Jego niesprawiedliwość, która objawia się w miłosierdziu. Bo gdyby nie to miłosierdzie, to kto wie, może by już nas nie było. Ktoś powie, że to takie luźne sobie rozważania, ale nie. Jestem w pełni świadomy tego, że także i mnie Bóg okazał i okazuje nieustannie wielkie miłosierdzie, bo podejmuje często dobre postanowienia, poprawy, żałuje, ale gdzieś ten człowiek, stary człowiek ciągle często wygrywa nad tym nowym. No cóż, takie nasze życie. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy słabi, jesteśmy stworzeniami. Ale piękno jest w całkowitej zależności od Boga, w poddaniu się Jego działaniu. I dziś, w ten Dzień Bożego Miłosierdzia, w niedzielę, w oktawie Wielkiej Nocy, zapraszam każdego z Was. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. A jeżeli słyszysz czasem, że Bóg jest zły, to słyszysz o niewłaściwym Bogu. Na pewno nie o tym, który objawia nam się w Chrystusie Zmartwychwstałym i mówi: niedowiarku, dotknij moich ran. One są prawdziwe. Prawdziwie oddałem za Ciebie życie. Prawdziwie cierpiałem na krzyżu, na Golgocie. Dotknij moich ran. I obyśmy my, wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, mogli powiedzieć tak jak Tomasz, niedowiarek: Pan mój i Bóg mój. I niech to rozważanie zrodzi w naszym sercu wdzięczność. Na dzisiejszą niedzielę Bożego Miłosierdzia, trochę też zachęcając Was do medytacji nad tymi dwoma promieniami symbolizującymi krew i wodę, które wypłynęły z boku Jezusowego, zapraszam do wysłuchania improwizacji na temat chorału Christ du Lam Gottes, Chryste, Baranku Boży. Ty jesteś Barankiem Bożym, Ty jesteś tym, który złożył za nas ofiarę. To improwizacja chorałowa skomponowana przez Zygfrida Karg-Ellerta. Nagrałem ją na cudownych organach Wilhelma Sauera w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Dresdenku. Zapraszam więc do wysłuchania tego utworu. Niech on stanie się taką medytacją, a jednocześnie zapali w naszym sercu żal, skruchę względem Boga z jednoczesną wdzięcznością i uwielbieniem Go za Jego wielką łaskę miłosierdzia, za to, że w wybaczaniu nami, dawaniu kolejnej szansy, okazuje się być niesprawiedliwy. Ale to jest właśnie sprawiedliwość Boża, którą przekracza miłosierdzie.
I tacy my bądźmy sprawiedliwi, ale pozwólmy, by tę sprawiedliwość przekraczało miłosierdzie.